Hejka, ja jestem Mary i dziś otworzymy sobie najmniejszy kalendarz od Douglas. Jest to kalendarz poświąteczny, 7-dniowy i pojawił się na stronie od razu w promocji. Więc cena to 85 zł z groszami, macie tutaj teraz screena, a normalnie bez żadnej promocji kosztuje on 95 zł. Także ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu. I otwieramy. I jak widzicie, po dłoni kalendarz jest mały, ale nic dziwnego. Ogólnie całkiem ładnie wyglądają te designy w tym roku, tych kalendarzy typowo Douglas Collection. No i tutaj mamy też właśnie wstążkę i wygląda to w ten sposób. O, nawet nie wiedziałam, że mamy tutaj, zobaczcie, pudełka. Wydawało mi się, że to będą też takie wyrywane okienka, ale jednak nie, są to pudełka, więc myślę, że fajnie. Możecie otwierać po świętach, możecie sobie kupić tak jak chcecie, jeżeli wam się będzie podobała zawartość. Możecie też otwierać co kilka dni sobie przez cały grudzień, różnie to może być. Więc zaczynamy sobie od 25. No i o dziwo, jest to bardzo, ale to bardzo duże, zobaczcie, okienko. No i ładnie ten design wygląda, ogólnie mi się to podoba. Zobaczmy co to jest. O! No i jest paletka. Rok temu paletkę taką miałam też, tego typu, tylko w kalendarzu świątecznym makijażowym. W tamtym roku opakowania były czerwone. Zobaczmy, jak w tym roku wyglądają kolory. Ciekawe są. Zaraz wam zrobię oczywiście wszystkie swatche. Tutaj mamy zabezpieczenie, naklejkę taką, żeby oderwać sobie tutaj folijkę. No i tak. Tutaj widzę, że mamy coś takiego bardziej zielonego, różowy błysk, beżowy cień, brązik jakiś, właśnie też błyszczący cień. Wydaje mi się, że ciekawa propozycja. I zobaczcie, tak wyglądają swatche. I nawet ten różowy nie jest jakoś tak mocno różowy. Delikatno ma taką właśnie poświatę. Uważam, że bardzo przyjemne kolory. Ten to jest taki wpadający w czerni nawet. Więc fajnie do kresek, fajnie do przyciemnienia makijażu. Tutaj wyglądał trochę jakby był zielonkawy, ale nie. To jest czerń, tak mi się tutaj wydaje. Tak to wygląda przynajmniej też na tym swatchu. Uważam, że taka paletka fajna, bo i mamy dzienne propozycje, i coś do wzmocnienia, do kreski. I o dziwo, te cienie matowe bardzo, ale to bardzo są kremowe. Zrobię wam też na pewno makijaż tą paletą, też będzie test tego kalendarza. Jeżeli chodzi o tę paletkę, no to jej nie można kupić, ale paletki Douglas Collection mają zazwyczaj 7,5 grama cieni i kosztują 65 zł. Tutaj mamy 6 gramów cieni, tu mamy z tyłu właśnie napisane, bo każdy z cieni ma 1 gram, więc po przeliczeniu z tych 65 zł, no to za takie 6 gramów wychodziłoby 51,99. Więc tak to mniej więcej cenowo by wychodziło i tutaj mamy też nazwy tych cieni: Cheers, Midnight, Rebel, Nude, Divine i Taupe. No także tak to wygląda, uważam, że ciekawe kolory. 26 mamy tu. I cóż to jest? Okej, tutaj mamy, zobaczcie, taki produkt i mamy tutaj różowe pomelo, Gentle Face Scrub, czyli mamy tutaj peeling, delikatny peeling do twarzy i jest tu 10 ml. To okienko zbyt drogie nie jest, dlatego że ten scrub, ten peeling ma w pełnej pojemności 100 ml i kosztuje 55 zł. Więc takie 10 ml wychodzi za około 5,50. Także coś takiego malutkiego na przetestowanie. Okej, chyba może być, chociaż mogłoby być w większej pojemności, tak myślę. Czas na 27 i 27 mamy tutaj. Zobaczcie, że mamy w tych pudełeczkach takie kółeczka. O, tutaj, spójrzcie. Które ułatwiają wyciąganie pudełek, bo możemy sobie wsadzić palec i po prostu to okienko nam się łatwiej wyciąga, to pudełeczko. I mamy tutaj, mamy tutaj pomadkę, która jest bardzo, ale to bardzo błyszczące, ma lustrzane opakowanie, więc wszystko się będzie odbijać. I mamy tutaj kolor, moi drodzy, retro red, czyli to będzie czerwień. Wolałabym oczywiście osobiście nude jakiś odcień, no ale mamy czerwień, zobaczcie. Taka, wygląda na matową. Bardzo, ale to bardzo kremowa. No i odcień wygląda tak. Ładny jest, taki wpadający w bordo, taki dosyć ciemny, czerwony. No, nawet mi się podoba. I tu wydaje mi się, że te pomadki są po prostu stworzone na potrzeby kalendarza, bo nie można ich znaleźć na stronie. Ale zobaczyłam, że najtańsze właśnie takie pomadki z Douglas Collection kosztują 65 zł. I to jest właśnie coś podobnego. Także myślę, że za tyle plus minus możemy liczyć tę pomadkę. Także no taka, powiedzmy,
cena będzie do przeliczenia. 28 mamy tutaj i znowu jest to kółko. I zobaczcie, dzięki temu bardzo łatwo się te pudełka wyciąga. Także uważam, że to jest fajne rozwiązanie. To jest plus. I co my tutaj mamy? O! Jest to taka maseczka, która jest kremowa, Radiance, więc prawdopodobnie będzie gdzieś tam rozświetlała troszeczkę nam tę skórę. Mamy ją nałożyć na 3 minuty. Jest szansa, że wystarczy na 2 razy. Mamy tutaj 12 ml, więc wcale nie tak bardzo mało, albo na 2 osoby naraz, żeby sobie użyły. Więc to jest taka kapsułeczka. Zaraz zobaczę, ile ona kosztuje. To jest pełnowymiarowy produkt. To można normalnie kupić i bez żadnych promocji kosztuje 19,90 właśnie na stronie Douglasa. Więc tak to wygląda. Myślę, że fajniej by było dostać właśnie na przykład taką tubkę maseczki, no bo to jak otworzymy, no to już trzeba będzie albo przełożyć do jakiegoś pudełeczka, albo właśnie zużyć od razu. Także ta forma podania nie bardzo mi się podoba. Dajcie znać, co wy myślicie. 29 jest tutaj, jest dosyć duże. Spodobało mi się wyciąganie właśnie za to kółeczko, bo jest to rzeczywiście prostsze. I tak jakieś takie lekkie to okienko. O! Jest to puszek. Puszek do makijażu, puszek do pudru po prostu, bardzo mięciutki. Mam puszek z ubiegłego roku, z kalendarza makijażowego i dopiero teraz zaczął mi się tutaj gdzieś tam rozwalać po wielu, wielu właśnie użyciach i tamten puszek bardzo dobrze mi się używało. Ten jest znacznie większy, jest kształtem zbliżony do trójkąta tutaj. Tamten był mniejszy, troszeczkę inny miał kształt. Fajnie, ja lubię puszki. Ale to bardzo jest mięciutki. Jak już widzimy po kolorze, ten puszek jest stworzony pod ten kalendarz, więc ciężko znaleźć go do kupienia solo. Aczkolwiek podobne puszki ma właśnie Douglas do kupienia, tylko wtedy są czarne. I one teraz na promocji kosztują 31,50. Więc powiedzmy, że taką cenę sobie tutaj przyjmiemy. 30 jest powyżej. I tu na okienku jest chyba tusz, także zobaczmy, czy tutaj też będzie tusz. O, nie. Tutaj jest coś innego. Znowu mamy tę serię Douglas Naturals. No i tutaj mamy 48-godzinny nawilżający krem na dzień, krem do twarzy. I tutaj widzę, że mamy kwas hialuronowy. Więc rzeczywiście mamy tutaj składnik, który może sprawiać, że ta skóra będzie nawilżona. I mamy tutaj 20 ml kosmetyku. I to jest miniaturka. Pełnowymiarowy produkt ma 50 ml i kosztuje 109 zł, także po przeliczeniu 20 ml wychodzi za 43 zł i 60 groszy, także też dosyć sporo by taka miniaturka kosztowała. No myślę, że 20 ml na przetestowanie to nie jest źle, to już jest spora pojemność. I 31 mamy tutaj, jest to spore okienko, duże, takie długie, o w ten sposób. I mamy tutaj tusz. Mini Maxi Panoramic and Volumizing Mascara i tutaj mamy 9 ml, więc to jest duża pojemność. Czy Mini Maxi to jest nazwa? Bo to chyba nie jest miniaturka tego tuszu. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś miniatura. W każdym razie te 9 ml jest normalnie dostępne do kupienia właśnie na Douglasie. Nie widziałam większej wersji. I te 9 ml tuszu kosztuje 59 zł, także tak wygląda to cenowo. A zobaczmy, jak wygląda szczotka. O matko, jaka mała, zobaczcie. Dobra, to pewnie dlatego tak się nazywa Mini Max. Bo ta szczotka jest taka bardzo krótka. Oj, musimy to przetestować, bo to jest tak nietypowa szczotka. Zobaczcie, ona jest taka tycia-tycia i ma takie włoski króciutkie, także totalnie musimy ją przetestować osobno. I tak wygląda zawartość najmniejszego kalendarza adwentowego od Douglas. Jestem ciekawa, co wy myślicie. Uważam, że nie najgorsza jest ta zawartość. Mamy krem, mamy scrub, wiadomo, gdyby to było pełnowymiarowe, to by robiło większy szał. Ale mamy właśnie tusz do rzęs, mamy pomadkę, jest puszek, więc myślę, że nie jest źle. Też ta paletka myślę, że robi też robotę. Jeżeli chodzi o cenę tej zawartości, to policzyłam tak, jak wam wszystko mówiłam, tylko ten puszek ma cenę promocyjną, więc cała zawartość wychodzi za 276 zł i 49 groszy, także taka jest mniej więcej maksymalna wartość tego kalendarza. Koszt tego kalendarza w tym momencie to 85 zł 74 grosze, bez promocji jest to 95 zł. Także no, przebitka cenowa jest, także wychodzi korzystnie. Pytanie, czy wam się podoba. Fajnie też, że mamy to opakowanie, więc no to jest pytanie, czy wam się ta zawartość właśnie podoba. Ja uważam, że jest ciekawa. I jak jeszcze wejdzie na jakąś promocję, no to myślę, że można mieć na uwadze właśnie taki zestawik, nawet na przykład dla kogoś na prezent, bo to jest myślę, że też fajna opcja.
No, ja bym zmieniła tę pomadkę na przykład błyszczyk albo na jakiś taki właśnie odcień nude, czyli bardziej użytkowy odcień. Natomiast no, ta czerwień, wiadomo, jest kojarzona ze świętami, także no, nie czepiam się, bo ona też nie jest taka krwista, nie jest taka jasna, więc też uważam, że da się ją ograć też na przykład z brązową konturówką, też będzie fajnie na pewno wyglądała gdzieś tam na środek dana. Dajcie znać, co wy myślicie o tym kalendarzu, o tej zawartości. A na dziś to już wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie, czekam na was w komentarzach, no i widzimy się już niedługo. Pa!